czwartkowy wieczór przynajmniej niektórzy z nas nieco zwolnili tempa i podjęli refleksję nad koniecznością drogi nawrócenia. Zapatrzeni w wizerunek Jezusa Miłosiernego, który skierowano ma dłoń ku górze, pytaliśmy, czy aby dzisiaj nie zobojętnieliśmy na przychodzącego do nas Boga pod różnymi zasłonami rozpoznawalnego przez wiarę. W piątek z kolei przyglądaliśmy się dłoni Chrystusa spoczywającej na Jego sercu i pytaliśmy w myśl biblijnej zachęty, czy jesteśmy ludźmi, którzy z dobrego skarbca swego serca wydobywają dobro modlitwy wstawienniczej, dobrego słowa, czy zwykłych gestów życzliwości, które czynią życie naszych bliźnich nieco łatwiejsze i prostsze. Z kolei wczoraj na pielgrzymiej drodze wiary odczytywaliśmy obecność Maryi jako tej, która nam towarzyszy i nas wspiera, a więc oręduje przed Bogiem, ale i również jako Matki, która nas wychowuje do postaw zrodzonych z wiary. Dzisiaj przyjrzyjmy się antybohaterowi ewangelicznych opisów, Judaszowi. Nie dlatego, by go oceniać. Potraktujemy go w sensie bardziej symbolicznym i ku przestrodze, bowiem jak się okazuje, w życiu każdego z nas, prędzej czy później, przyjdą przynajmniej cztery pokusy, które niestety mogą doprowadzić nas do zdrady Boga. Jeśli chodzi o Biblię, to jest ona bardzo oszczędna, określając Judasza. Nadaje mu przydomek Iskariota, od łacińskiego słowa sicarius, sztylet, który określał stronnictwo zelotów. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to takie ugrupowanie polityczne, które chciało wszczynać rebelię i doprowadzić do upadku Imperium Rzymskiego, które wówczas okupowało naród wybrany. Przypisuje mu przydomek tego, który trzymał trzos, bowiem był skarbnikiem. Określa go mianem jeden z dwunastu, co dla nas istotnym jest, że powołał go sam Chrystus i przynależał do grona najbliższych współpracowników Mistrza z Nazaretu. I wreszcie niechlubne stwierdzenie, ten, który zdradził. Z pewnością trzeba to przyjąć, iż Judasz na samym początku był Chrystusem oczarowany, zachwycony. Cóż więc się stało, że z czasem niestety rozczarował się Mistrzem z Nazaretu? Pierwsza pokusa, która przyszła na Judasza i której niestety uległ, to pokusa zawiści i zazdrości. Pomimo tego, iż przynależał do elitarnego grona wybranych, a więc dwunastu, ciągle w nim rodziły się pretensje i frustracje, że nie we wszystkim w taki sam sposób uczestniczył jak pozostałe gremium apostołów. Bo na przykład miał żal o to, iż nie był na Górze Przemienienia, a byli tam Piotr, Jakub i Jan. Że to nie on był świadkiem cudownego wskrzeszenia dziewczynki, ale wspomniani wcześniej apostołowie. Przeżywał rozgoryczenie, bo przecież rościł sobie prawo do tego, że on będzie układał życie wspólnoty apostołów. W taki to właśnie sposób rodziła się w nim zazdrość i zawiść, doprowadzająca go do zdrady Jezusa. Analogicznie jest w naszym życiu. Próbujemy postrzegać Boga i Jego Kościół wyłącznie przez pryzmat nas, księży. Oczywistością jest, iż macie prawo do tego, aby oczekiwać od nas życia świątobliwego w umiłowaniu właśnie Boga i Jego Kościoła. Ale jesteśmy tylko ludźmi i w wielu kwestiach po prostu nie dostajemy do powołania, które zostało nam powierzone. Ale nigdzie w Piśmie Świętym nie ma napisane, że ksiądz Jan jest drogą, prawdą i życiem, czy ksiądz Jan jest zmartwychwstaniem i życiem. Wówczas rodzą się tendencje reformatorskie, obraza. Przecież istotą i źródłem jest Bóg, nie zaś Jego słudzy. Bądźmy ostrożni przed tą pokusą, bo ostatecznie może nas doprowadzić do tego, czego doprowadziło Judasza, do zdrady Boga. Druga pokusa. Pokusa materializmu i zamknięcia życia w granicach doczesności. Przypomnijmy sobie chociażby to wydarzenie biblijne, które nam jest dobrze znane, gdzie kobieta jako grzesznica przyszła do Chrystusa i drogocennym olejkiem nardowym własnymi włosami ocierała stopy Jezusa. Zbulwersowany Judasz
twierdził, że to jest potężne marnotrawstwo. A sam przecież Chrystusa wydał za 40 srebrników. Chciał się bogacić dla jasno określonego celu, bo wtedy udawałoby mu się przekupić ludzi do tego, aby wszczęli rebelię i pozbyli się okupantów Imperium Rzymskiego. Swoje spojrzenie zacieśnił tylko do pieniędzy i do doczesności. Jakże wielkim podobieństwem są także i ludzie będący w Kościele, którzy przez aktywność zawodową, przez to, iż mierzą życie tylko własnością, posiadaniem, własnym kapitałem, niestety odwracają się plecami do Boga i do swoich bliźnich, a w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że skoro jestem tak zaradny i samodzielny, to nic i nikogo nie potrzebuję. Jestem zależny wyłącznie od siebie i doprowadzają do zdetronizowania Boga. W konsekwencji do Jego zdrady. Trzecia pokusa. Niewłaściwe wyobrażenie o Bogu. Jak już wspomnieliśmy na samym początku, Judasz naprawdę był zachwycony mistrzem z Nazaretu. Ale tylko wtedy, kiedy dokonywał spektakularnych cudów, kiedy uzdrawiał, przekraczał granice natury, uciszając burzę, kiedy gromadził wokół siebie tysiące ludzi, wtedy wszystko było w porządku. Ale czar prysnął dla Judasza w momencie, kiedy Jezus zaczął mówić, iż będzie odrzucony, będzie cierpiał i umrze na krzyżu. To już się absolutnie nie mieściło w głowie Judasza. On oczekiwał na Mesjasza, który pełen triumfalizmu, potęgi militarnej i zbrojnej, zetrze w pył okupantów Izraela. Drodzy bracia i siostry, powiedzmy sobie to jasno i szczerze. Łatwo jest kochać Boga, wyrażać tę miłość, kiedy wszystko się układa po naszej myśli. Każdy z nas, jak tutaj jest obecny, pisze scenariusz życia, próbuje go wyreżyserować i tam nie ma miejsca na jakiekolwiek doświadczenia czy niepowodzenia. I nagle z tytułu Bożej opatrzności i dopustu przychodzi jakiś moment, na przykład choroby, utraty pracy, czegoś, co zwykliśmy nazywać krzyżem codzienności. I wówczas obraźliwie i pretensjonalnie zwracamy się do Boga. No skoro byłeś i jesteś miłością, jak mogłeś do tego dopuścić? A przecież Jezus był na tyle szczery, że u samego początku swojej drogi powiedział jasno, że każdy Jego uczeń powinien wziąć krzyż i Go naśladować. Droga do wieczności zawsze wiedzie przez krzyż. A wielu ludzi, niestety doświadczonych cierpieniem i niezrozumieniem swojego stanu życia, odwraca się od Boga i w konsekwencji zdradza Boga. I wreszcie czwarta pokusa, bodaj najbardziej tragiczna, to pokusa dezaprobaty pozostałych 11 wobec Judasza. Nie trudno się domyślić, że przecież pozostali członkowie wspólnoty wybranych niejednokrotnie zwracali uwagę Judaszowi w jego zamiarach. Przecież po bratersku go upominali, napominali, chcieli, żeby myślał tak jak mistrz z Nazaretu. On absolutnie zatwardził swoje serce i nie przyjmował żadnych słów. Punktem kulminacyjnym była wieczerza. Spróbujmy sobie wyobrazić pewien kontekst. Otóż Jezus zasiada, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, do kolacji ze wspólnotą 12. Pewnie jest wiele wątków tematycznych, każdy chce opowiadać o sobie, o tym, co go dotyczy. Nagle w pewnym momencie przemawia sam mistrz z Nazaretu. Jeden z was mnie zdradzi. Następuje konsternacja, chwilę ciszy. Judasz, spoglądając w oblicze swojego mistrza, mówi: czy nie ja, Panie? A Chrystus odpowiada: tak, jest Ty. Wtedy, jak relacjonuje i konkluduje Ewangelia Jana, Judasz wstał, wyszedł i wstąpił w niego szatę. Czy nigdy nie zadaliśmy sobie pytania, dlaczego go nie zatrzymało 11 pozostałych mężczyzn? No przecież intuicyjnie, gdybyśmy siedzieli w domu przy stole i wiedzieli, że ktoś idzie coś złego robić, to każdy z nas próbowałby go na siłę zatrzymać. Apostołowie się już tym nie przejęli, bo po prostu Judasz ich nigdy nie słuchał. Tak zatwardził swoje serce, że pozostał sam w decyzji, którą podjął. Cztery pokusy
niestety pochłonęły i popchnęły do zdrady Judasza. Są one także obecne w naszym życiu. Pokusa zawiści i zazdrości wobec Kościoła. Pokusa niewłaściwego wyobrażenia Boga na naszą modłę, jak zwykliśmy to mawiać. Pokusa materializmu i zamknięcia życia w doczesności. I niestety pokusa, że odtrącamy uwagi i sugestie ludzi, którzy chcą nas ocalić na naszej drodze zbawienia. Ale w tym wszystkim wcale nie jest dramatem Judasza to, że zdradził. Przecież to samo zrobił Piotr. Jego dramat rozegrał się później, że się nie nawrócił. Co to znaczy? Że nie powrócił do Jezusa, nie błagał Go o przebaczenie i miłosierdzie i nie pojednał się ze wspólnotą uczniów. A Piotr to uczynił. Jaki wniosek z tego dla nas? Droga nawrócenia zawsze wiedzie przez dwa kierunki. Pierwsze, powrót do miłosiernego Boga. Nie bójmy się grzeszności, odstępstw, zdrad Boga. Powróćmy w tajemnicy spowiedzi sakramentalnej, bo wtedy otrzymamy wewnętrzny pokój i przeświadczenie, że Bóg nas nie odrzucił. I drugi kierunek drogi to pojednanie z bliźnimi. Powrót do tych, którzy na nas czekają. Nie bójmy się zdrady. Bójmy się w chwili, w której nie będziemy chcieli wracać do miłosiernego Boga i do ludzi, którzy dobrze nam życzą i chcą, aby na co dzień nam towarzyszyć w drodze ku wieczności. Wątpić nam wolno. Zwątpić nam nigdy nie wolno.